Siemanko moi drodzy, jestem Judy i zapraszam Was do kolejnej mojej walki Wi-Fi. Dzisiejszym moim przeciwnikiem będzie użytkownik o niku Eryk8921. No ale co, może żeby już nie przedłużać zbędnie, ruszajmy do kolejnej walki. Jazda! No i cóż, jak widzicie, ja właśnie mam nick to Brandon, przeciwnika w grze. Mój pierwszy Pokémon to Flygon i przeciwnika też Flygon. Dziwne, co nie? Ja uznałem, że użyję Dragon Claw'a, spodziewając się, że mój Flygon może być szybszy. Brandon chyba to przewidział, że tam Eryk, przepraszam. No i wycofał, dając Metagrossa. No jak widzicie, tutaj Dragon Claw jest oczywiście bardzo mało efektywny jak na Pokémona typu stalowego, no i też psychicznego, jakby nie patrzeć, ale uznałem, że użyję Earthquake'a. Przeciwnik znów zmienił Pokémona, co mnie strasznie zdziwiło w ogóle. No cóż, no mógł zmienić. W każdym razie dał na Tyranitara, czyli plus dla mnie dość duży, bo Earthquake naprawdę jest w stanie zadać ogromne obrażenia tego typu Pokémona. No i cóż, chciałem zadać jeszcze jeden cios, oczywiście Earthquake, no i Brandon znów wycofał, już wycofał po raz kolejny. Myślę, że to była dość głupia taktyka, bo w ten sposób pokazał mi cztery swoje Pokémony, więc no cóż, no nie wyszło wszystko. No w każdym razie, ja tam osłabiłem troszeczkę Laprasa przeciwnika. No, oberwał, no nieznacznie, znaczy nieznacznie, połowę życia prawie, że stracił. Wiedziałem, że mogę się spodziewać ciosu typu lodowego, dlatego też moje posunięcie to teraz był Ludicolo, Pokémon typu trawa-woda, który mógł się uchronić przed właśnie ciosem, jak widzieliście, nawet nieźle mu to wyszło. Burza piaskowa oczywiście dalej trwała. No ale cóż, chodziło o to mi właśnie, żeby spróbować użyć Giga Draina choćby na Laprasie, który mógł, no mógł oberwać naprawdę mocno, bo jednak Lapras jest bardzo efektywny. No przeciwnik zmienił na Metagrossa, niestety farta dużego nie miałem. Dalej Ludicolo poniewierany również przez burzę, ale za pomocą leftovers, które ja miałem, a przeciwnik niestety nie miał, miałem troszkę większą przewagę, ponieważ jednak cały czas to jest troszkę życia więcej. Dodatkowo zaczęło padać za pomocą mojego Rain Dance'a. Przeciwnik użył Psychika, czyli mocnego ciosu psychicznego, który jak widzicie zadziałał wcale nie najgorzej, no ale chyba nie aż tak jakby przeciwnik sobie właśnie wyobrażał ten cios. No i cóż, teraz jak już działał Rain Dance, to można było spróbować przywalić mocnym surfem. Przeciwnik nie wycofał, a Metagross w miarę mocno obrywa od surfa. Zresztą zobaczcie, dostał tak nawet nieźle, nieźle. Jeszcze szczególnie, że działa ten mój drogi Rain Dance, który też wzmacnia ciosy wodnych ciosów. Znaczy ciosy wodnych ciosów, zwiększa atak wodnych ciosów. No ale Brown, no Eryk wycofał po raz kolejny. Tym razem wycofał na kogo? Na kogo? No na Raichu, oczywiście na Raichu. Czyli Pokemona, który też, jak widzicie, już lepiej się trzyma. Znaczy lepiej. No spodziewałem się, że może wycofać przeciwnik po raz kolejny. Ale no, no cóż, uznałem, że dla wszelkiej, bez żadnych wątpliwości użyję Flygona, by ten na pewno był odporny na wszelkiego rodzaju ciosy typu elektrycznego. No i cóż, nie myliłem się właśnie. Był cios elektryczny, znów po raz kolejny zmiana, tak? Tam tą walkę można nazwać walką zmian ciągłych. Użyłem Dragon Claw'a, ponieważ spodziewałem się, że Earthquake będzie zbyt przewidywalny, ale po raz kolejny Earthquake, raz jeszcze Critic na osłabionym Laprasie, dał mi pewność, że walka jednak będzie wygrana. Znaczy, będzie wygrana. No, już mogłem myśleć na ten temat troszeczkę, bo jednak Pokémony przeciwnika były osłabione, a u mnie wręcz przeciwnie. Kolejny Pokémon to Hitmonlee, co chyba też nie było dobrym wyborem, bo jest on bardzo, wiecie, mało odporny na ciosy właśnie typu, na fizyczne, jakiekolwiek ciosy fizyczne, tak to określimy w skrócie. No i przeciwnik uznał, że użyje Flygona również. Jak widzicie, mój Dragon Claw zabrał mu w miarę, ale zobaczcie to. Dragon Breath, który jest ciosem słabszym, ale za pomocą Critica właśnie załatwił mojego Flygona. Dla mnie to było coś, wow, jakim cudem? Jak to się stało? No, no nie wierzę, po prostu nie chciało mi się wierzyć. Z tego też powodu dałem Ludicolo. On oczywiście znał choćby Ice Beam'a, również Rain Dance, ale chyba nie dziwicie się, dlaczego Rain Dance. Z tego właśnie, a nie innego powodu, że jednak później mógłbym użyć Kingdry, której szybkość by wzrosła i mogłaby jako pierwsza zaatakować Flygona i bez tam jakichś większych problemów wyeliminować go właśnie. No tutaj jak widzicie, mój Ludicolo jest już poparzony, zbiera mu się życie za pomocą zbieraka wody i leftovers. Ale cóż, postanowiłem właśnie zmienić i chyba źle zrobiłem. Mogłem doczekać, aż on padnie, żeby jednak moja Kingdra mogła pierwsza zaatakować. Dlaczego tak właśnie mówię? Dlatego, że jak widzicie, Dragon Breath też zabrał bardzo dużo. No a dodatkowo, cóż, sparaliżował. No, można się wkurzyć. Najpierw ten niesamowity śmierć mojego, wiecie,
Flygonem, no a teraz jeszcze Paraliż Kindry, gdzie chociaż miała w deszczu większą prędkość, to nic nie daje, bo Pokémon sparaliżowany zawsze atakuje drugi. No chyba, że są dwa sparaliżowane Pokémon, to wtedy, no wtedy wiadomo, że uderzy ten, który będzie miał większą szybkość. No ale w każdym razie przeciwnik tam odpadł mu pok, teraz użył Metagrossa, który również tam, jak widzicie, trochę się wyleczył. No i cóż, teraz wystarczyło, jak jeszcze wszystko działało, przywalić jakimś mocnym Raindancem, Raindancerfem. Wszystko się powiodło. No i cóż, czekałem na kolejny wybór z dwóch jeszcze, które zostały Pokémonów. Okazał się nim być znów Flygon, czyli znów Pokémon, który już mnie dwa razy zaskoczył. Najpierw ten swoim Dragon Breathem, potem zresztą też Dragon Breathem i tym paraliżem. Chociaż Dragon Breath ma chyba 30% szans na paraliż, więc naprawdę dużo. No ale jak widzicie, nie mógł załatwić mnie dwa razy mojego drugiego smoka. Kingdra wygrała Ice Beamem. No i pozostał już ostatni Pokémon przeciwnika, żeby on wyprowadził go. No i to był oczywiście ostatnim Pokémonem, nie któż inny jak właśnie Raichu, tak? Raichu. Nie, Boże, Tyranitar, co ja wiem, przetargu po tym. Tyranitar, tak. No i cóż, jak widzicie, dalej postanowiłem walczyć. No coś mi tutaj ścięło. A, wiem, to był ten moment, kiedy musiałem na chwilę odejść, tak się zastanawiam, co mnie ścięło. Tak, tu musiałem po prostu na chwilkę odejść od komputera. I z tego powodu była taka, no, mała przerwa. Znaczy mała, no mała, to może nie. W każdym razie tutaj powinienem przeciwnika przeprosić za właśnie takie moje zachowanie. Teraz nie chcę nic przyspieszać, nic innego robić, no bo potem będzie dziwny komentarz. W każdym razie, Kingdra moja odpadła. Teraz znów chwila przerwy. No niestety to był ten moment, kiedy naprawdę, Eryk, sorry. Może się wkurzyłeś, może nie, ale musiałem na chwilę odchodzić od kompa. No co oczywiście nie jest na pewno zbyt przyjemne, jeżeli przeciwnik odchodzi na pewien czas, aczkolwiek to nie był dość długi. Na przyspieszeniu zresztą nie powinniście widzieć aż tego tak bardzo znacząco. Znaczy, no może będziecie widzieć. W każdym razie, jak już wróciłem do rozgrywki właśnie, to postanowiłem zaatakować moim Heracrossem, który jednak ma oba typy tak naprawdę w miarę dobre na Tyranitara. No bo chyba Robach też nie jest taki zły na ciemność, jak się nie mylę. Ale w każdym razie Brick Break oczywiście wystarczył. Był bardzo super efektywny. No i Tyranitar został położony. Mi zostały 4 Pokémony, przeciwnikowi 0. Myślę, że walka dość ciekawa. Nie licząc tego mojego końcówki, gdzie musiałem na chwilę wyjść. Ale cóż, mam nadzieję, że Wam się podobała walka. Jeśli tak, to ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie, moi drodzy. A teraz to już koniec. Cześć i czołem. Darka.